Twoje szpilki cisną i obcierają? Wcale nie musi tak być. Jest sposób na to, aby w nowych szpilkach przetańczyć całą noc. Nawet jeśli czeka cię po tańcówka za parę godzin, masz czas, aby rozciągnąć szpilki. Nasze babcie wkładały do butów ziemniaki. Obierały surowy ziemniak i wkładały do każdego buta. Zostawiały buty z ziemniakami w środku na całą noc. W tym czasie sok z ziemniaka zmiękczał i rozciągał skórę obuwia. Bez uszkadzania jej ale ty nie musisz używać ziemniaków. Zamiast tego pokażę ci inny trik. Zanim go poznasz, zobacz, co używam nosząc buty na obcasie. Zawsze zanim ubiorę szpilki, smaruję stopy dezodorantem, zwłaszcza miejsca narażone na obtarcia, czyli i palce. Antyperspirant sprawia, że stopy w tych miejscach tak się nie pocą, zapobiega to obtarciom. A na zaciasne szpilki wykorzystaj wodę. Wlej ją do woreczków strunowych. Takie wkładki umieść w czubkach butów. Każdy but włóż do większego worka strunowego. Teraz szpilki wystarczy wstawić do zamrażarki, woda zamrozi się. Podczas tego procesu lód rozszerzy buty. Po wyjęciu z zamrażarki wystarczy wyjąć worki z lodem i gotowe. Szpilki będą luźniejsze i nie będą cisnąć. Przetańczysz w nich całą noc. A ty jakie masz sposoby na zaciasne szpilki? Znałeś przepis z zamrażarką? Odkąd stosuję ten trik, nie wyrzucam już brudnych czy starych butów. Plamy, brud, kurz i brzydki zapach znikną szybko. Buty sportowe, kroksy, czy nawet inne zabrudzone rzeczy, ty też możesz uratować. Wszystko, czego potrzebujesz, to takie małe kulki. Odkąd nauczyłam się je robić, moje trampki, kroksy, a nawet skarpetki są zawsze czyste. Wyglądają, jakbym je dopiero kupiła. Żeby zrobić takie kulki, potrzebujesz dwie małe filiżanki sody oczyszczonej. Dodaj do niej dwie łyżki dowolnego płynu do mycia naczyń oraz jedną łyżkę wody utlenionej. Wymieszaj wszystkie składniki na jednolitą masę. Możesz teraz zacząć formować tę masę. Najlepiej robić z niej mniejsze kulki. Częściej z takich sama korzystam. Jedna taka kulka wystarczy, aby usunąć plamy i zabrudzenia z danej rzeczy. Możesz je przełożyć do słoika i tak przechowywać. Wystarczy jeden zakręcany słoik. Żeby wyczyścić trampki, weź miskę z ciepłą wodą, włóż do niej buty. Teraz weź jedną kulę, rozdrobnij ją w palcach i zacznij czyścić buty. Możesz nią czyścić bezpośrednio podeszwy. Możesz też ją całą rozpuścić w wodzie i trampki czyścić szczoteczką parę minut wystarczy, aby usunąć zabrudzenia. Soda i woda utleniona radzą sobie z wieloma plamami. Płyn do naczyń potęguje tylko ich działanie. Tak samo możesz wyczyścić kroksy. Brud znika szybko. Nie ma już więcej plam. Potem obuwie wystarczy tylko dobrze opłukać i gotowe. Te czyszczące kule możesz używać do obuwia, skarpetek, ubrań, a nawet innych rzeczy, które masz do czyszczenia. Pomogą ci w niejednej sytuacji. Trick na pranie butów w pralce. Zawsze, kiedy mam prać buty w pralce, do bębna wrzucam jeszcze jedną rzecz. Przez to się nie niszczą. Dzięki temu pranie ich w pralce to żaden problem. Nie musisz prać trampek czy butów sportowych ręcznie. To żmudne i pracochłonne zajęcie. Z takim obuwiem jak trampki czy inne buty sportowe poradzi sobie doskonale pralka. Nawet jeśli pralka nie ma programu do prania butów sportowych, bez obaw możesz je prać. Możesz w pralce wyprać większość takich butów i obuwie materiałowe, ale nie Ten trik idealnie nadaje się też do starych butów sportowych, zwłaszcza białych, które już chciałeś wyrzucić. Wypierz je w pralce, a na pewno jeszcze je będziesz nosić. Piorąc buty w pralce, wybieraj program do tkanin delikatnych oraz temperaturę jak najniższą, maksymalnie 40 stopni. Najlepsze jest to, że bez problemu wypierzesz nawet tylko jedną parę butów i bez problemu je odwirujesz. Wybieraj jednak jak najniższe obroty do wirowania. Włóż buty do pralki. I dorzuć jeszcze jedną rzecz. Ręcznik. Najlepiej taki gruby wrot. Włóż go razem z butami do prania. Możesz nawet dać dwa ręczniki. Wtedy jeszcze lepiej spełni on swoją rolę. Ręcznik sprawi, że obuwie nie będzie tak bardzo przemieszczać się pobębnie. Buty nie będą ocierać się krawędziami o siebie i o wnętrze pralki. Z ręcznikami w bębnie możesz bez obaw lekko odwirować buty. Jeżeli masz worki do prania bielizny, możesz umieścić w nich obuwie. Wtedy też pranie w pralce będzie dla nich mniej inwazyjne. Wiedziałeś o tym triku z ręcznikiem? Pierzesz buty w pralce? Daj znać w komentarzu. Zimą w moim domu zawsze pięknie pachnie, wszystko za sprawą zwykłego ręcznika. Weź mały ręcznik i namocz go w wodzie. Następnie wykręć go dokładnie tak, aby był wilgotny, a nie mokry. Weź swój ulubiony olejek eteryczny i skrop go. Taki ręcznik połóż na ciepły kaloryfer. Ciepłe powietrze sprawi, że olejek będzie czuć w całym pomieszczeniu. Dodatkowo parująca woda nawilża powietrze. Brakuje ci jednej baterii do pilota? Nie musisz biec do sklepu. W kuchni masz jedną rzecz, która może zastąpić baterię. Weź folię aluminiową i oderwij spory kawałek. Następnie złóż go w mały prostokąt. Następnie zgnieć tak, żeby powstał z niej wałek, rozmiarem podobny do baterii. Włóż go w puste miejsce. Folia zamknie przewód elektryczny w urządzeniu. Pilot będzie działać napędzany tylko jedną baterią. Wiedziałeś o tym? Włóż folię aluminiową do garnka z wrzątkiem. Przez lata pracowałam jako pomoc domowa u bogatych ludzi. Ten trik oszczędził mi sporo nerwów w pracy. Wstaw garnek z wodą na kuchenkę. Następnie doprowadź wodę do wrzenia. Folię aluminiową potnij na kwadraty. Zrób z nich kulki wielkości orzechów włoskich. Wrzuć je do gotującej się wody. Wrzucam też do niej sztućce, które wymagają polerowania, z trudnymi do usunięcia zaciekami i plamami. Gotuję je przez 5 minut i wyłączam kuchenkę. Wykładam je na ręcznik kuchenny i wycieram do sucha. Sztućcy nie trzeba polerować. Wystarczy osuszyć i gotowe. Nie mają zacieków i pięknie lśnią. Stal nie ma plam i wygląda jak nowa. Nie mogłam chodzić z powodu bólu wywołanego przez żylaki. Ta maść przyniosła mi ulgę. Do jej przygotowania użyłam tylko naturalnych składników. Na początku przycięłam krzaczek rozmarynu. Ta roślina łagodzi obrzęk. Pomaga pozbyć się uczucia ciężkości. Wkładam do go miski z wodą i dokładnie płuczę. Rozmaryn to cenne źródło wartościowych substancji odżywczych, takich jak witaminy A, B2, B6 i C. Następnie... Osuszam za pomocą ręcznika papierowego. Co więcej, roślina cechuje się wysoką zawartością antyoksydantów, które hamują szkodliwe działanie wolnych rodników. Do przygotowania maści będą potrzebne tylko liście, dlatego obrywam z nich gałązkę. Rozmaryn wykazuje silne działanie przeciwzapalne, dzięki czemu w naturalny sposób poprawiają kondycję skóry. Przekładam je do czystego słoika. Następnie przygotowuję 10 liści laurowych i rozdrabniam je do słoika. Według badań liście laurowe mają jednak właściwości przeciwzapalne, ściągające i przyspieszające gojenie. Dodaję dwie łyżki oleju kokosowego. Na koniec wlewam 200 ml oliwy z oliwek. Biorę mały garnek. Na dno kładę dwa ręcznik kuchenne. Wstawiam do rondelka słoik z miksturą. Wlewam zimną wodę do garnka w takiej ilości, by zakryła połowa słoika. Doprowadzam do wrzenia a następnie gotuję na małym ogniu przez 30 minut. Olej kokosowy powinien w całości się rozpuścić. Po tym czasie wyjmuję słoik z garnka. Zakręcam pokrywkę i zostawiam go w chłodnym miejscu w kuchni na 10 dni. Po tym czasie odcedzam maść przez sitko do nowego słoiczka. Wcieram w miejsca, na których pojawiły się bolesne żylaki. Czynność powtarzam 4 razy dziennie. Ta domowa maść regeneruje i wzmacnia naczynia krwionośne, Dodatkowo sprawdzi się w walce z bólem stawów.